Cześć! Witam Was na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie, myślę, bardzo ciekawy filmik. Takie mam odczucie przynajmniej. Będzie to haul lumpeksowy, ale połączony z opisem i z relacją z Met Gali. Właściwie z moimi inspiracjami dotyczącymi Met Gali. Zrobię też stylówki vintage z moich szaf i z moich kostiumów, właśnie inspirowane tegoroczną Met Galą i jej tematem. Także mam nadzieję, że się Wam ten filmik spodoba, bo będzie i trochę nowych ciuchów, niektóre te rzeczy, które wystylizowałam na Met Galę, też będą dostępne w holu. Także jeżeli interesuje Was tematyka mody, wielkiej mody, mody vintage, rzeczy z dobrymi składami, pięknych ciuchów po prostu i sztuki, to zapraszam Was na nowy kanał do zasubskrybowania i koniecznie polubcie ten filmik, będzie mi bardzo miło, bo naprawdę kosztował bardzo dużo pracy tym razem. Zawsze kosztują dość dużo pracy, ale tym razem szczególnie. Kochani, lecimy teraz już. Pokażę Wam najpierw relacje właśnie z Met Gali i to, co najbardziej mi się podobało. I pokażę Wam od razu potem moje stylizacje z komentarzem. To będą, słuchajcie, stylizacje takie z rzeczy vintage, także nie oczekujcie, że to będą jakieś kostiumy od couture, chociaż niektóre rzeczy naprawdę trochę są od couture. Jedna z sukni na pewno. Słuchajcie, i no wiadomo, to są inspiracje. To jest to, co możemy ubrać się na jakąś imprezę wieczorowo, inspirując się tymi pięknymi kreacjami za setki tysięcy dolarów nieraz, które kosztują czasem rok produkcji, albo przynajmniej kilka miesięcy i po prostu są niesamowicie drogie i ekskluzywne. Są oczywiście przepiękne, ja doceniam też pracę włożoną w te wszystkie kreacje, bo to naprawdę jest ogromna praca. I też pokażę Wam właśnie moje wersje, moje inspiracje. Tegoroczna Met Gala miała bardzo ciekawy temat, dla mnie ciekawy, bo ja kocham przyrodę. Motywem przewodnim był ogród czasu, The Garden of Time. Był też jakby taki motyw, przewodnik, którym można się było kierować, a było to śpiące piękności, budząc modę, albo ponownie budząc modę. Bardzo ciekawy temat, mnóstwo możliwości interpretacji tego tematu. Można nawiązywać i do ogrodu, i do właśnie księżniczek przebudzonych, i do samego przebudzenia mody, do reanimowania jakby modowych stylów, pięknych kreacji z dawnych czasów. Także naprawdę było mnóstwo możliwości, również właśnie zabawa czasem, moda i czas. Różne inne motywy związane z czasem, także zobaczcie pokrótce, co mi się najbardziej podobało, co mnie najbardziej zainspirowało, no i moje wersje oczywiście, a potem widzimy się już w holu. Jeszcze krótkie przypomnienie, co to w ogóle jest Met Gala, bo nie wszyscy może wiedzą. To wydarzenie organizowane przez Vogue i przez Muzeum Sztuki w Nowym Jorku, Met właśnie, Metropolitan Museum of Art, które organizują corocznie właśnie taką galę, zbierają fundusze również na tej gali, żeby, wiadomo, było na te wszystkie działania związane ze sztuką i tak dalej. Także jest to charytatywne działanie, jest to akcja taka, dlatego zaprasza się bogatych ludzi z wszelkich bogatych kręgów świata, Stanów Zjednoczonych. Są to i piosenkarze, i aktorzy, i osobistości w ogóle życia publicznego i tak dalej. Bardzo duży ma zasięg ta impreza. No i osoby, które są po raz pierwszy zapraszane, są pod szczególną obserwacją i muszą się troszkę bardziej starać, dlatego zawsze te osoby obserwujemy i jak one interpretują, jak się pokażą w tym temacie właśnie, który jest na dany rok przypisany. Temat jest mega ciekawy, także przechodzimy już bez gadania. I słuchajcie, Met Gala zawsze odbywa się mniej więcej w takim okresie jak teraz i ma swój temat przewodni. Tego tematu zwłaszcza muszą się trzymać nowicjusze, czyli osoby pierwszy raz biorące udział. W tym roku tematem było śpiące piękności, budząc modę, też ponowne przebudzenie mody. Motyw przewodni to był ogród czasu. I tutaj już nawet patrząc na prezenterki widzicie, że oczywiście mamy tutaj reprezentantów Vogue'a. Gwendoline Christie i Ashley Graham prowadziły show na miejscu jakby. Mamy przepiękną scenografię. Tutaj możecie docenić, jak cudownie, jak wspaniale rozwinęli temat właśnie scenografowie i organizatorzy, czyli Metropolitan Museum of Art i właśnie Vogue.
Wygląda to wszystko jak taki piękny ogród kwiatowy. No i temat można było potraktować różnorako. Tutaj widzimy osoby, które bardziej wcieliły się czy to właśnie w część tą ogrodową, czy w jakąś symbolikę czasu. I mnie zainteresowały na przykład te kostiumy. Tutaj był taki zegar słoneczny na głowie na przykład. To takie elementy pojedyncze Wam pokazuję, ale bardzo inspirujące, naprawdę przepięknie wykonane. No i tutaj już mamy aktorki Rebecca Ferguson w pięknym, przepięknym kostiumie, słuchajcie, od Von Braun. Z taką peleryną, z ptakami. No tutaj mamy też panów, którzy też się postarali, powiem Wam, że naprawdę ciekawe mieli kostiumy. Bardzo, bardzo podobał mi się tutaj aktor Jeff Goldblum. Niesamowicie elegancki. Shakira wyglądała jak wielki kwiat po prostu. Przepięknie. Tutaj mamy, znowu też bardzo podobała mi się, jak zawsze, Jennifer Lopez w kostiumie od Schiaparelli, ale naprawdę przepięknym. Tutaj nie tyle jakby sam kostium dla mnie, ale to, jak ona potrafi ograć swój kostium, jak ona świetnie w tym wygląda. Pokazuję Wam tu też bardzo ciekawy kostium, który nawiązuje do tematyki ogrodu, takiego tajemniczego, przepięknego ogrodu. Możecie sobie tam wrócić, kto to był i jaki kostium. No i oczywiście Zendaya, która mnie powaliła tym niesamowicie mrocznym, przepięknej kolorystyce kostiumem z takim retro nakryciem głowy, z niesamowitym makijażem. Powiem Wam, że różne mogą być opinie, ale moim zdaniem po prostu no, powaliła na kolana w tym kostiumie. Świetnie to wyglądało i, no, i temat uchwycony idealnie, bardzo mnie zainspirowała. Zobaczycie to zaraz, bo będę też robić stylówki na Met Gale. No i tutaj mamy już Sarah Jessica Parker w cudownym nakryciu głowy i w ogóle kostiumie, który wyglądał jak z bajki, jak właśnie takiej ogrodowej bajki. Przepiękne kwiaty rozpięte na takiej klatce, której strukturę można zobaczyć. No i oczywiście ona z tymi nakryciami głowy i swoim wyczuciem mody, no jak zawsze. No ja jeszcze chyba nie spotkałam się, żeby mnie zawiodła, jak chodzi o swoje stylizacje. Cudowne to było. No nie mogłam się napatrzeć na jej stylówkę. Słuchajcie, kolejna rzecz. Greta Lee w kostiumie od Lyły. No i po prostu też przecudowny był ten kostium. No niby taka całkiem przezroczysta, gazowa sukienka z naszytymi kwiatami, biała. Ale to było tak ciekawe, tak inne w ogóle. Naprawdę, no i pasowało bardzo do osobowości. No i moja ulubiona stylizacja. Tayla w kostiumie od Balmain w sukni przepięknej, która wyglądała jakby była rzeźbą. Po prostu wyglądała jak zrobiona z piasku i ta klepsydra do tego w ręce, która po prostu symbolizuje też upływ czasu i właśnie też ten piasek. Suknia była tak piękna, tak ponadczasowa, tak symboliczna i po prostu naprawdę, no jeszcze ta figura, no chyba najlepsza, jaką do tej pory widziałam kreacja, naprawdę zachwyciła mnie totalnie. No i słuchajcie, teraz pokazuję Wam moje stylówki. Tą pierwszą nazwałam czarodziejka w ogrodzie. Taka bardziej, może jakiś elf ogrodowy z powodu tej spódnicy. I kolorystyka jest trochę zainspirowana oraz ten kapelusz właśnie z Zendayą. Tutaj znowu kolorystyka od Zendayi, bo ten zielony mi tak zapadł w umysł. I tą stylizację nazwałam sobie cesarzowa chińska w ogrodzie albo ogród chińskiej cesarzowej. Z różnymi dodatkami tutaj ta sukienka z wiskozy, taka chińska, naprawdę piękna. Ona bardzo ładnie kształtuje sylwetkę, ma takie rozcięcia po bokach. No i do tego srebrne i złote dodatki, właśnie takie kwiatowe, takie lotne, trochę jak motyle, trochę jak jakieś elementy nawiązujące do tych kwiatów na sukience. Też zauważcie, że mam pasek kwiatowy. A tutaj jeszcze bardziej poszłam w stronę Chin, taki pas jedwabny, kolorowy, również w kwiaty i torebka również z kwiatami takimi brokatowymi. Tutaj mi się wydaje, że ta stylizacja najbardziej odzwierciedla taki właśnie przeniesienie się w czasie do jakiegoś chińskiego antycznego ogrodu. Taki był mój cel. Chciałam trochę zrobić taki haute couture, ale taki orientalny, trochę z takim właśnie filmem tajemniczym.
Ostatnią stylówkę nazwałam wiktoriański ogród nocą. I tutaj nocą dlatego, że te gwiazdy, że ten błysk na czerni, złote róże, te gwiazdy na torebce, które tak się mienią właśnie jak jakieś tajemnicze blaski w nocy. Także to mi się bardzo skojarzyło. No i jest to vintage, więc jak najbardziej uzasadnione użycie stylizacji i tego właśnie zestawu do takiego wieczorowego looku, połączonego właśnie z kwiatami, z odnową, z ożywieniem ponownym tych rzeczy vintage. Jak widzicie, też starałam się użyć dużo nakryć głowy, takich właśnie starych vintage i takich, które dodają takiego trochę wieczorowego, niezwykłego, innego wyglądu. Dodają takiej elegancji, która nie jest na co dzień, nie jest na dzień jakby. Także wydaje mi się, że te nakrycia głowy też tutaj zrobiły dużo, tak samo jak właśnie na Met Gali, że wszystkie elementy się liczą i torebka jest częścią stroju i kapelusz i wszelkie dodatki i wszelka biżuteria. Jak sobie cofniecie, to zobaczycie, że biżuteria też jest dobrana do kreacji celowo. I ostatnia ogrodowa inspiracja. Ostatnia rzecz, jaką chcę Wam pokazać, to suknia ślubna, złota suknia z kwiatów zrobiona, syrena, którą już kiedyś pokazywałam w filmie i będę zamierzała ją teraz odsprzedać. Jest piękna, jest to paryska suknia, naprawdę jest ona złota, czego do końca tutaj nie widać. Pokażę Wam zaraz szczegóły w holu. Jest cudowna po prostu, ma niesamowite detale, no i to jest moim zdaniem kreacja, która mogłaby dorównać tym naprawdę z Met Gali. Jestem ciekawa oczywiście Waszych opinii. Koniecznie piszcie, co myślicie o tych stylówkach. Oczywiście niektóre były troszkę tak dla śmiechu, szczególnie ta pierwsza, ale ja naprawdę bardzo lubię się tym bawić. To jest daje dużo fanu, daje dużo dobrej energii, coś takiego, popróbować sobie różne rzeczy, poinspirować się tym wielkim światem mody, tym takim glamurem. Oczywiście wiadomo, że na co dzień tego nie użyjemy, ale jak fajnie można się zabawić. Słuchajcie, polecam Wam taką zabawę porobić sobie na przykład z koleżankami sesje zdjęciowe w kostiumach, jakiś super, super impreza. Tymczasem zacznę od tych rzeczy, właściwie od tej rzeczy, którą mam na sobie, która posłużyła do tej wschodniej stylizacji ogrodowej. Jest to naprawdę fajna sukienka, ona jest z wiskozy, wygląda jak jedwab, to jest taki właśnie jedwab wiskozowy. Piękna, naprawdę piękna. Zobaczcie, ona jest bardzo ładnie uszyta. Na pewno znacie już takie suknie w stylu chińskim, ale są one naprawdę bardzo szykowne, eleganckie, a ta suknia jest w super stanie i ma piękny kolor, naprawdę piękny kolor. Nie widać tego może, ale jest ona sporo za duża dla mnie. To jest taka suknia w rozmiarze między M a L. Ja tutaj mam ją zebraną pasem, ale jakby ona była puszczona luźno, to będzie widać, że jest sporo za duża. Zresztą tutaj pachy, to widzicie, że o, pachy mi odstają. Jak to mierzę tak w stylizacjach, to można to troszkę ukryć. Strasznie mi szeleszczą bransoletki, więc je może zdejmę. No i ta sukienka będzie dostępna. Naprawdę jest piękna, przepiękna i bardzo elegancka. Także bardzo Wam ją polecam. Śliczne kolory też tych dodatków. Jak widzieliście, można też na mnóstwo sposobów wystylizować taką sukienkę i ze szpilkami, i nawet z japonkami, jakby były takie bardziej eleganckie. Można by tutaj dołożyć jakiś mikrożakiecik taki satynowy, można by w pięknym płaszczu do tego, takiej pelerynie wystąpić i też byłoby to naprawdę śliczne. Także super, super fajna rzecz. Jest też trochę sexy, bo ma takie rozcięcia, ale nie są te rozcięcia też jakieś takie bardzo rzucające się w oczy. Także fajna rzecz. Słuchajcie, pokażę Wam też suknię, która była na końcu, czyli tą suknię, którą sprzedaję. To jest, słuchajcie, rozmiar S. Ona jest bardzo obcisła, więc na osobę, która S-ka, taka prawdziwa S-ka, słuchajcie, pas około 66 do 68 maksymalnie i też nie jakiś bardzo duży biust, bo o się na pewno nie zmieści. Ale suknia jest boska. No i słuchajcie, nie będę już jej dłużej trzymać, będę ją odsprzedawać na Vinted. Naprawdę ja byłam tylko w stylówkach w tej sukni. No to bardzo, bardzo Wam polecam. Pokażę Wam teraz, jak piękne detale ma ta suknia. Ona w ogóle kosztowała ponad 6 tysięcy w sklepie, bo ja jeszcze jak ją kupiłam, to znalazłam też tą suknię na, normalnie w internecie nową, w salonie sukni, bo to jest, mogę Wam nawet powiedzieć, jaka to jest firma. To jest Farage Paris.
Tu niby jest napisane 38, wiecie co, ale raczej polecam na 36 tą suknię. No jest po prostu zjawiskowa. Pokażę Wam tą koronkę kwietną najpierw. O, to jest po prostu złota koronka. Cała ta suknia jest z tej koronki, a pod spodem jest taki kremowy, piękny tiul wielowarstwowy. Co więcej, suknia ma też jeszcze spód satynowy z takimi pięknymi zdobieniami na dole. To jest wszystko część tej sukni. No jest naprawdę niesamowita, słuchajcie. Ten ogon jest taki długi. W ogóle no jest to boskie, jest to boskie. I jak to leży, słuchajcie, na ziemi, tak rozpostarte, to ten tren, widać na nim te właśnie ozdoby, te koraliki naszyte. Ciężko to jest sfotografować nawet, słuchajcie, bo to jest tak duże. Ma też cudowne ozdoby, bo ona jest jakby bez ramion, natomiast na jednym ramieniu ma taką ozdobę, która jest też cudowna, przepiękna. Patrzcie. To wchodzi na jedno ramię. Oczywiście są fiszbiny pod spodem, tutaj jest to wszystko pięknie wykończone. Postaram się Wam jeszcze jakieś zbliżeniowe zdjęcia dać. Koronka tutaj, jak leży na tym tiulu, jest tak wykończona. Cudowna rzecz, po prostu ona jest tak piękna. Wiecie co, nawet trudno jest zrobić zdjęcia, które by oddawały, jak cudowna jest ta suknia, jak ona pięknie wygląda na żywo, bo widać na żywo ten złoty połysk tej koronki i po prostu myślę, że tego się tak za bardzo nie da oddać na zdjęciach nawet. Oczywiście na zdjęciach widać piękny krój, widać, że to jest koronka i tak dalej, ale po prostu na żywo ona robi piorunujące wrażenie, naprawdę piorunujące wrażenie. Jest niesamowita. Także jak ktoś szuka, albo wie, że ktoś inny szuka takiej sukni, no to ewentualnie ktoś może sobie kupić też do sesji, tak jak ja. Bo po prostu ja się zakochałam w tej sukni niesamowicie, chociaż przyznam się Wam, że mimo, że używana, to nie była ona tania. No, ale jest piękna po prostu. Koniec zakochani, lecimy teraz do dalszych moich zakupów. Pokażę Wam buty. Piękne buty, znowu oczywiście, że piękne, nowe buty, bo nawet jest tutaj napisane, narysowane i faktycznie jest folia naklejona tutaj na tych bucikach, taka ochronna na podeszwie i ta folia jest nadal niezdarta. Tutaj w jednym miejscu się troszkę zdarła, pewnie były mierzone, bo one naprawdę są nóweczki, zobaczcie, obcasiki są jak nowe tutaj, w ogóle niezdarte. To są buty marki Rise, rozmiar 39, słuchajcie, patrzcie, jakie to jest piękne, skóra oczywiście. Piękny środek, nowiutki, nowe buty, po prostu nowe buty i wklejam Wam tam taki zrobiony screen, ile kosztują buty marki Rise, około 1400 zł za parę, także udało się super, naprawdę, no te buty oczywiście nie będą kosztować tak jak zwykłe szpilki u mnie, ale patrzcie, jakie fajne małe szpileczki też w ogóle, takie błyszczące jeszcze jakby, lakierkowe szpilki mają. Wydaje mi się, że to jest 4,5 albo 5 cm, na pewno nie więcej. Mała szpileczka, bardzo, bardzo modna, bardzo wygodna, więc naprawdę kto zdobędzie te buty, to jest szczęściarzem na maksa. Szkoda, że nie są na mnie, bo naprawdę ja bym te buty, no, byłabym przeszczęśliwa. No i super, super firma, super jakość, także polujcie. Polujcie na małe szpileczki 39, bo zaoszczędzicie co najmniej 4/5 ceny, o, w ten sposób, albo i więcej. Słuchajcie, lecimy dalej, pokażę Wam teraz piękną torebkę, którą też upolowałam. Torebka jest vintage, torebka jest cudowna, jest ze skórki, jest to taka mała kremowa torebeczka, właśnie w stylu vintage, na dłuższym pasku, w idealnym stanie, patrzcie, no torebeczka tutaj coś się przybrudziło, wiecie co? Ale to ja to jeszcze przyczyszczę, bo tu w rogu jest takie wybrudzone, ale to jest tylko wybrudzone. Patrzcie, jaka piękna torebeczka. Ma piękne detale. W ogóle zobaczcie, tutaj ma to zapięcie takie i środek jest czyściusieńki. Spokojnie, duży nawet telefon wejdzie do niej, bo to nie jest taka aż bardzo maleńka torebka. Patrzcie, jaki piękny przód z takim beżowym paseczkiem, eleganckim, bardzo elegancko uszyta torebka,
Patrzcie, jak ślicznie tutaj ma takie, takie jakby... Aha, wiem, co zrobiłam. Przycięłam sobie to sobie tutaj... O, trzeba to otworzyć i jeszcze raz zamknąć. Bardzo ładnie wykończona. Widać, że bardzo jakościowa torebka. Ma naprawdę takie fajne detale tutaj. W środku jest skórka mięciutka i taka naprawdę pięknie wykonana torebka. Boże, jest no takie cuda, że ktoś to oddał. No, naprawdę, arcydzieło ta torebka. Wykonanie tej torebki i jej stan, jestem w szoku, normalnie w szoku. Pokazuję Wam teraz bardzo, bardzo fajną rzecz, którą udało mi się kupić nową z metką. Na nowym towarze, co prawda, więc wiadomo, nie tanio. Ale coś za coś. Są to jedwabne spodnie z naturalnego jedwabiu. I widzicie, jest meteczka. Marka J. J albo J. Nie wiadomo, jaki rozmiar, bo jest free size. Ale taki rozmiar raczej XS do M. Na pewno nie więcej, bo inaczej będzie zbyt obciśle tu. Oczywiście nogawki są szerokie, biodra są szerokie, są kieszenie. Pokażę Wam w takich kilku stylówkach. Pierwsza taka stylówa z taką zwykłą bluzeczką, nawet bez biustonosza, bo jest ta nieprzezroczysta ta bluzka, taka z nitką, różowa z nitką błyszczącą. Później do, jeszcze Wam przymierzę do tej bluzki. To jest też nowa bluzka marki Jaja przez Y, nie jaja jak J po polsku, tylko Y-A-Y-A. Marka Jaja. Jakaś jest to niszowa marka, size, napisane, że rozmiar 38, jest dosyć spora, ona ma tutaj spokojnie 53-54 cm. Piękna bluzeczka z wiskozy, z takim dzianinowym obszyciem, w bardzo ciekawym kolorze, który właśnie fajnie do tych spodni wygląda. No ale bluzka jest na mnie za duża, zdecydowanie. Taka raczej właśnie większe M lub L. Ale jak widzicie, bardzo, bardzo piękny kolor, bardzo ładny, elegancki krój ma ta bluzka. No i ze spodni jestem bardzo szczęśliwa, chyba sobie je zostawię. Są troszeczkę cienkie, takie trochę się wszczepiają do nóg, ale może to jest kwestia, żeby je wyprać w antystatycznym płynie. Naprawdę piękne kolory mają, no zachwycają mnie. Na lato takie spodnie są ideałem, po prostu jak jest upał, do japonek, do sandałków na przykład złotych i właśnie do jakiegoś podkoszulka, mega fajna rzecz. No kolory są moje, kolory są bardzo piękne, naprawdę jestem troszkę zakochana w tych spodniach, dajcie znać. Są takie bufiaste trochę tutaj w biodrach, ale może to jest kwestia też tego, że ta gumka się musi jeszcze troszkę wyrobić i one są tak zaprasowane trochę i jeszcze nie są takie moje mojsze, jak to się mówi. Wiem, że głupio brzmi, ale tak to wygląda. Słuchajcie, idziemy dalej. Miałam Wam pokazać tutaj, pokażę Wam teraz dwie rzeczy jeszcze. Bo mówiłam w live, że Wam to pokażę. Najpierw pokażę Wam taki jakby kombinezon. Wygląda to jak wielki kawał szmaty. To jest Zary coś. Zary coś i to jest bawełna jakaś. Niby rozmiar L, ale wiecie co? Im większe takie coś jest, tym fajniej wygląda moim zdaniem. Widzicie, bardzo szerokie coś i to są krótkie spodenki. Jest ten pasek po to, żeby w ogóle dało się to nosić, bo tak to wygląda jak jakaś taka rozwleczona koszula. Natomiast ja bardzo lubię takie luźne rzeczy właśnie, jak jestem na wakacjach, nad morze, pod kostium kąpielowy, coś takiego i lecimy. Albo do zwiedzania, jeśli można oczywiście pozwolić sobie na noszenie krótkich spodenek w danym miejscu. Do krajów muzułmańskich bym się nie wybierała w czymś takim. Zwykle po prostu zwyczajnie z szacunku do kultury, nie dlatego, że się wstydzę czy coś, bo absolutnie nie. W każdym razie, super dla mnie rzecz w kochanym przeze mnie kolorze. Wiecie co? Przymierzyłam to jeszcze do tego żakietu, bo obiecałam, że go przymierzę w jakiejś stylówce. No i właśnie stwierdziłam, że super do tego koloru. On jest taki oversize'owy. To jest żakiet w rozmiarze około L, bo ma 54 w pachach. I to jest vintage żakiet taki, myślę, że to jest len z jakąś domieszką, bo tak to wygląda. Zobaczcie. Taki materiał. Piękny wzór. Bardzo ciekawy wzór, taki właśnie pudełkowy trochę żakiet, jednorzędowy jest on, tak, jednorzędowy i fajnie wygląda do takich krótkich rzeczy, właśnie do krótkich spodenek, do jakiejś sukienki, takiej bardziej mini, albo do wąskiej spódnicy, do spodni takich trochę rurkowych, by super się prezentował. Także to jest ta rzecz, która była właśnie już w live'ie.
I jeszcze jeden żakiet z lnu. On jest, słuchajcie, w ogóle, co ciekawe, z Primarka. Ale jest to fajny skład. Jest to mały rozmiar, już Wam wszystko powiem. 75% wiskozy, 25% lnu. Wiskoza z lnem, natomiast na szczupłą eskę. Chodzi tu głównie o ramiona. Niezbyt szerokie ramiona i niezbyt duże bicepsy, bo są wąskie rękawy. Więc albo XS-ka, żeby mieć taki bardziej oversize'owy, albo S-ka, ale właśnie ja mam tutaj na przykład zbyt potężne ramiona, niestety, do tego żakietu, ale żakiet sam w sobie jest naprawdę rewelacyjny. No zobaczcie, bo właśnie mierzyłam do tych jedwabnych spodni, tak na wierzch, jak to wygląda. Bardzo mi się podoba, piękny kolor, ładne guziki, no i fajny skład. No może firma nie jest, ja nie lubię Primarka i nie kupuję w takich sieciówkach, ale jeżeli coś jest z fajnym składem, wygląda naprawdę ładnie i no i po prostu jest to naturalna rzecz, więc też fajnie. I teraz, słuchajcie, jeszcze został mi żakiet, który... Jeszcze sukienka i żakiet. Najpierw, jak już zaczęłam, to skończę z żakietami. Kupiłam piękny żakiet vintage w stylu Old Money. I on jest na pewno L-ką. Nawet 44 rozmiar jest to. Jest to, słuchajcie, połączenie wełny Virgin Wool, czyli wełna dziewicza, oraz poliestru, prawie po połowie. Marka Mondi. Zobaczcie. Żakiet w super stanie, naprawdę super stanie, bo ja zawsze oglądam takie rzeczy. Dzięki domieszce poliestru jednak nie zjadły go mole, prawdopodobnie. Bardzo, bardzo ładne zestawienie, taki ciemny granat i jasny krem, taka naturalna biel. Złote guziki metalowe, bardzo fajny krój to coś ma. Jest duży, jest naprawdę duży na mnie, więc nie ma sensu mierzyć. Leciutko taliowany. I taki właśnie trochę dłuższy, więc naprawdę, patrzcie, jaka elegancja. Piękna faktura tego żakietu. On wygląda jak nowy po prostu. Wygląda jak nowy i wygląda jak takiej bardzo jakiejś prestiżowej firmy. Coś takiego bardzo, bardzo z wyższej półki. Także wygląda jak rzecz premium ten żakiecik. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie się zgłaszać na maila modaekokreatywna@gmail.com. Żakiet będzie dostępny w sklepiku i na Vinted później też, jeżeli ktoś go teraz nie chapnie oczywiście. Słuchajcie, piękną sukienkę kupiłam. To jest taka sukienka, jak ja to nazywam, landowa. Sukienka, która jest jakimś tam elementem kultury folkowej, ale tego typu sukienki można też nosić po prostu normalnie, jeśli ktoś lubi taki romantyczny styl. Ma bardzo fajny krój, nie jest jakaś bardzo szeroka w biodrach. Ma grubą bawełnę, bo jest to bawełna, zapinana na zamek z boku, nawet tu pod pachą można sobie trochę otworzyć, jak jest za gorąco. Taki wywietrznik zrobić. Ciekawe, ale zobaczcie, jaki piękny zestaw kolorów, naprawdę piękny. To jest, słuchajcie, rozmiar M, ponieważ ta sukienka jest na mnie zdecydowanie za duża. Dzięki paskowi mogłam Wam zmierzyć, ale widać, że jednak jest to na większy biust, na jednak większy rozmiar, bo te główki są już za daleko u mnie i one też powodują, że wygląda zbyt potężnie w tej sukience. A w dobrym rozmiarze ta sukienka wyglądałaby bardzo zgrabnie właśnie. Mimo bufek robiłaby taką wdzięczną sylwetkę kobiecą. Pięknie wykonana rzecz. Zobaczcie, jak to jest uszyte ślicznie. Gruba bawełna w ogóle nieprzezroczysta, także no kolorystyka jest po prostu boska, jest taka cukierkowa, jak jakaś Alicja z Krainy Czarów albo coś. Śliczna, Alicja w Krainie Czarów właściwie. Bardzo ładne guziki posiada też ta sukieneczka. No i oczywiście, że zrobiłam Wam stylówkę taką słodką, dziewczęcą, żebyście zobaczyli, jak to można fajnie, może być z balerinkami, bardzo modne teraz balerinki pasowałyby bardzo właśnie do takiego tego stylu. No i jestem troszkę też zakochana w tej sukience, niestety jest na mnie za duża. Zdecydowanie niedobrze w niej wyglądam, ponieważ przy moich szerszych ramionach mam to za duże i jeszcze ramiona robią mi objętość. Natomiast właśnie jak ktoś by był M-ką, to wtedy będzie to idealnie dopasowane i... No i powinno to wyglądać po prostu wtedy idealnie. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Fajne, nie za jakieś duże zakupy, ale naprawdę jestem bardzo z nich zadowolona. Piszcie koniecznie, jak się Wam dzisiejszy filmik podobał. Czekam na Wasze komentarze i przesyłam Wam buziaki niedzielne. Pozdrawiam Was do następnego filmu, gdzie być może też będzie haul z jakimiś stylizacjami projektanckimi. W stylu wielkich projektantów.
Cześć!